Hej kochani, witam Was serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Dzisiaj zrobimy sobie kolejne czytanie dla naszych cudownych raczków. Tak, dla raczków. Witajcie moje kochane raczki. Zobaczymy sobie kochani, jakie ważne wiadomości mam dzisiaj dla Was. Wasi przewodnicy duchowi do przekazania, Wasze anioły, wszystkie dusze, które wspierają Was tutaj na ziemi, w tej Waszej ścieżce życiowej. Zobaczymy, co tam się teraz u nas zadziewa, tak? Co było, co jest aktualnie, co będzie oraz co się wydarzy za 3 miesiące, tak? Zobaczmy sobie, kochani. To, co było. Nowe początki, tak? Akcja, działanie. Co tutaj mamy jeszcze? Okej. Co jest teraz? Okej. Wow. Okej, czyli zakończenie. 3 miesiące od tej pory. Coś, co jest ukryte. Coś, co jest jeszcze taką jakąś niepewną, nie wiadomo. Okej. Dobrze. Zróbmy tak, weźmy sobie kochani kolejną talię i zajrzymy troszeczkę głębiej, w co tutaj się zadziewa, tak? Dlaczego właśnie takie, a nie inne energie nam się tutaj przejawiają? Teraz ucieka. Tak, także dotychczas co my tu widzimy? Widzimy na razie kochani tyle, że zaszły tutaj jakieś zmiany w Waszym życiu, tak? W życiu raczków zaszły zmiany, była decyzja podjęta, działanie, akcja, tak? To się zmieniło w coś, co jest dla Was pozytywne, coś, co jest dla Was dobre, coś, co było, to było oczywiście zaaranżowane przez Wszechświat, tak? To dało Wam jakieś spełnienie emocjonalne w pewien sposób, tak? Coś poprawiło w Waszym życiu, kochani. Następnie widzimy, że coś tu się zadziewa, tak? Była tutaj jakaś sytuacja, która była dla Was nieprzyjemna i niemiła. Musieliście tak jakby zwinąć manatki, po cichutku się wymknąć. Sprawiło to Wam wiele bólu, tak? Wiele bólu, wiele ciężaru. Sprawiło, że nagromadziło się wiele różnych spraw na Waszych barkach, tak? Że zaczęliście odczuwać po prostu tak jakby ciężar tej przeszłości, od której gdzieś tutaj się od której gdzieś tam się wymknęliście, wyszliście, tak? Najbliższa przyszłość też widzimy właśnie, że jest tutaj coś przed Wami ukryte. Jakaś niewiadoma, coś tutaj niepewnego. Dobrze, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, bo widzimy, że mamy tutaj też energię pracy nad czymś, tak? Także tutaj coś jest jeszcze do dopracowania, do udoskonalenia. Tak. Dobrze, widzimy, tak? Czyli było to odejście. Postanowiliście po prostu sięgnąć po więcej, tak? Przestaliście się godzić na tym minimum, które gdzieś tam w nim tkwiliście i czuliście, że jesteście w jakiś sposób niespełnieni. As. Tutaj był jakiś taki... jakby nowa szansa, tak? Bez większego wysiłku, nowa szansa na coś nowego. Tak jakby to coś do Was przyszło i dzięki temu Wy zdecydowaliście po prostu postawić ten krok w kierunku właśnie tej innej przestrzeni, tak? Tak, nowe relacje. Nowe relacje, nowe przedsięwzięcia. O czym nam tutaj mówi ta siódemeczka? Tak, czyli gdzieś być może przyszło znowu jakieś takie poczucie zblokowania. Może nie, jakby
Nie do końca, tak, widzicie? Tak jakbyście chcieli budować stabilną przyszłość, ale gdzieś tutaj prawdopodobnie, tak, widzicie? Ta przeszłość nadal gdzieś tam powoduje, że tkwicie w czymś takim, w takim poczuciu czegoś, co było, ale wiecie, że już nie wróci, ale gdzieś tam melancholia nadal tak jakby wam doskwiera, nadal was męczy, tak? Dlatego czujecie tutaj właśnie taki jakby żal, trochę smutek po tym, co się zakończyło. Ale wiecie, że to was też bardzo mocno przytłacza i należy się po prostu od tego uwolnić. Dziesiątka nam też o tym mówi, że już jesteście, kochani, u kresu tego, tak? Spójrzcie, tutaj wchodzi judgment, tak? Czyli rising something from the dead. Czyli to jest, można powiedzieć, że możecie tak jakby na nowo pobudzić do życia coś, co gdzieś tam już w was wygasło. Może jakąś chęć, radość, może jakiś cel, który gdzieś tam został czymś przysłonięty innym, co w waszym życiu się zadziało, tak? W każdym bądź razie tutaj jest mowa o tym, że sprawiedliwości stanie się zadość, tak? O czym nam jeszcze mówi ta dziesiątka? Ohohoho, aż tak dużo to nie. Widzicie? Tak. Zakończenie czegoś, tak? Koniec czegoś, aby coś nowego mogło się narodzić. Widzimy tutaj też tak, jakbyście nie do końca wierzyli w to, że faktycznie może z tego coś dobrego wyjść. Jak gdzieś tam do końca ta wasza wiara nie była tak silna. O czym mówi ta najbliższa przyszłość? Czyli to, co za 3 miesiące. Czego wy nie wiecie? Co jest przed wami ukryte? Czego mieszaneczki nie wiedzą? Co jest przed nimi ukryte? A powinny wiedzieć. Tak, czyli to może mieć, tak jak mówię, to jest związek właśnie i z relacjami, kochani, i z emocjami, ale również z pracą, tak? Patrzcie, że to wszystko nam wychodzi w odwróconej pozycji. Czyli wy to przerobicie, tak? To, co tutaj jest do przerobienia, wy to przerobicie, tak? Dlatego też właśnie nam się wszystko pokazuje w odwróconej pozycji. Odpuścicie, tak? To, czego się kurczowo trzymacie, spójrzcie. Wychodzicie z tego wszystkiego, odpuścicie przede wszystkim to, patrzcie, no i to już jest dla mnie największe i najważniejsze potwierdzenie całej sytuacji. Wyszedł nam wisielec w odwróconej pozycji, tak? Czyli odwróconej pozycji, czyli to, co przerobione. Przerabiacie teraz, kochani, bardzo ważny czas w swoim życiu, bardzo ważny czas. W każdym razie widzicie właśnie z tego wyciszenia, z tego zaciszenia, z tego, gdzie tam gdzieś tłamsicie się troszeczkę, wyjdziecie w końcu na zewnątrz, kochani, tak? Widzimy tutaj, że nadejdzie sprawiedliwość do waszego życia, tak? Macie tutaj jakiś wybór przed sobą. Widać, że macie tutaj jakiś wybór lub musicie wprowadzić do swojego życia jakiś balans, coś, co jest być może nie do końca zbalansowane, tak? Może chodzi tutaj o to branie i dawanie, gdzieś tutaj może coś tutaj kuleć, tak? Tak, w miłości prawdopodobnie, w relacjach, kochani. Współpraca, przede wszystkim współpracować, pomagać sobie nawzajem, tak? Jeśli znajdujecie się w relacji, w której gdzieś nie do końca może coś się kleić tak jak należy i nie wiecie, jak tutaj sobie poradzić z daną sytuacją, to jest zalecane, żeby współpracować, tak? Żeby wprowadzić balans, aby wyjść z blokowania, tak? Wprowadzić równowagę, aby móc zobaczyć wspólny cel, tak? Spójrzcie. Wspólny cel do tego spełnienia emocjonalnego przede wszystkim, tak? Patrzcie, 10-10, czyli do zakończenia tego zblokowania, tak? Do wykorzystania tego, co dostajecie, tego, co jest dla was, tak?
Dobrze, zobaczmy jeszcze, kochani, co tutaj za Wami jest już, a co jeszcze macie do ogarnięcia. Poszukajmy, gdzie jest nasze słońce w talii. Gdzie ono się tu ukryło? O, jest! Tylko do góry nogami. Okej, to też jest, kochani, znak. To też jest dla Was znak. Tak. Widzicie, to wszechświat. To wszechświat przede wszystkim, tak? To zranienie, to wszystko, co tutaj się zadziało za Wami. Tu jest dziewiątka. Już jest końcóweczka i będziecie mogli świętować, tak? Będziecie mogli świętować. Odchodzicie tutaj do czegoś lepszego. Musicie tak jakby zobaczyć jasność i przejrzystość w tym, co robicie, tak? Dlaczego się zakończyło to, co było wcześniej? Dlaczego Wy się, kurczę, tego trzymacie? Skoro pewne sprawy zakończyły się w Waszym życiu, to znaczy, że zakończyły się one z danego powodu, tak? To znaczy, że było Wam pisane, aby to się zakończyło. Dobrze, kochani, zobaczmy, zajrzyjmy sobie jeszcze troszeczkę dalej, tak? Zajrzymy sobie zaraz z kartami anielskimi. Zobaczymy, co mają tutaj dla Was do przekazania. Więc zacznijmy od przesłania od Twoich aniołów. Jaka ważna wskazówka dla naszego raczka. Rodzina. A więc przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które anioły mogą pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i w sercu zaistnieje takie kojące, błękitne światło, tak? Które możesz wypuścić w kierunku tej osoby oraz Ciebie i całego tego doświadczenia. Postaraj się całą tą sytuację, która gdzieś tam się odbyła i która gdzieś tam cały czas gdzieś drąży z tyłu Twojej głowy i przypominasz sobie o czymś ciągle i męczy Cię to, tak? Postaraj się po prostu wpuścić to, tak? Wyobrazić sobie takie błękitne światło, które tak jakby koi całą tą to doświadczenie, całą tą sytuację. Przyjmij dary, jakie ofiaruje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój, tak? Czyli weź po prostu lekcję, wykorzystaj lekcję z tej sytuacji, która Cię dotknęła, tak? I nie bierz tego jako karę, czy jako coś złego. Ślub. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz, połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębienia miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość. Także tu może dotyczyć ta sprawa właśnie, no widzimy, tutaj jest rodzina, tutaj jest ślub, tak? Także to są sprawy rodzinne, zdecydowanie, kochani, zdecydowanie rodzinne i miłosne, związki. Nagradzaj się. Ostatnio dużo od siebie dawałeś. Czas więc, żebyś i Ty coś otrzymał. Znajdź chwilę, aby się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania, tak? Mieliśmy tam właśnie o tej właśnie dawaniu i przyjmowania. Prawdopodobnie chodzi właśnie o to gdzieś w relacji, że gdzieś tam to kuleje, tak? To branie i dawanie. Także ta równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna właśnie do utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Także postaraj się po prostu zrównoważyć tę energię, tego brania i dawania, tak? Postaraj się po prostu podejść z miłością do wszystkich, którzy Cię otaczają, tak? Postaraj się patrzeć na wszystko i na wszystkich z miłością. Również na siebie, tak? Nie mów sobie, że na coś nie zasługujesz, coś Ci się nie należy i tak dalej. Pamiętaj o tym, że tyle, ile jesteś Ty w stanie sobie dać, tyle da Ci wszechświat, tak? To jest Twój wybór, czy czegoś chcesz, czy nie. Czy sobie żałujesz tego, czy nie. Jesteś zdezorientowana. Nie możesz podjąć decyzji, ponieważ nie masz dość informacji. Zbadaj dogłębnie sprawę lub zasięgnij porady eksperta, zanim dokonasz wyboru. Także tutaj może być jakiś, być może względem podjęcia właśnie jakiejś decyzji. Tak? Być może gdzieś nie do końca jesteś przekonany, czy dobrze myślisz. Nie jesteś pewny, czy aby na pewno to, co Ci się wydaje, jest faktycznie takie, jakie jest w rzeczywistości, tak? Także bardzo możliwe, że tutaj gdzieś poczułeś się jakby
jakby gonił cię twój własny ogon, tak? Chwytając się to jednego albo drugiej rzeczy, tak? I to takie niezdecydowanie właśnie podjęcia jakiejś decyzji wyczerpuje cię. Powodem tej dezorientacji bardzo możliwe, że jest właśnie brak odpowiedniej ilości informacji, tak, żeby podjąć właśnie tą właściwą decyzję. Także teraz wszystkie możliwości mogą ci się wydawać podobne i nie jesteś gdzieś tam do końca przekonany, którą stronę pójść, tak? Ale jeśli zbadasz tą sprawę dokładniej, tak, to wybór stanie się oczywisty dla ciebie. Także po pierwsze, poproś przede wszystkim Boga i anioły o to, żeby pojawiły się w twoich snach i udzieliły ci informacji, których potrzebujesz, tak? Potem możesz się odwołać właśnie do swoich własnych myśli, uczuć, wyobraź sobie, jakbyś się czuł, gdybyś podjął właśnie taką decyzję, a potem sprawdź, jakbyś się czuł, gdybyś zdecydował właśnie inaczej, tak? I zastanów się tak głęboko nad sposobem, w jaki reaguje twoje ciało, kiedy wizualizujesz sobie właśnie różne warianty tych wyborów, tak? Jeśli czujesz na przykład takie ściskanie w gardle lub w żołądku, to oznacza to, że coś jest nie tak, tak? Także jeśli twoje serce przepełnia na przykład się ciepłem, czy takim ukojeniem, spokojem, to znak, że jesteś na właściwej drodze. Także przed podjęciem takiej ostatecznej decyzji poradź się kogoś, jakichś mądrych przyjaciół, nauczycieli, tak? Kogoś z doświadczeniem. I pamiętaj o tym też, że intuicja pomoże ci wybrać właściwie, tak? Także też polegaj najbardziej też na swojej intuicji. Możesz się wspierać, możesz się radzić innych, ale miej dogłębną pewność tego, co faktycznie chcesz osiągnąć, tak? Podejmując taką, a nie inną decyzję. Następnie masz tutaj Izajasz. Nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w twoim życiu. Czuwam nad tobą, prowadzę cię i chronię. I ta karta mówi o tym, że jesteś właśnie już gotowy, żeby sprostać nowym wyzwaniom, tak? I że czujesz właśnie tej potrzeby, żeby ruszyć do przodu. Także te nowe, ekscytujące zmiany są po prostu nieuniknione na tą chwilę, tak? Nie ma odwrotu od tego. I zamiast zachować ostrożność, zdecydowałeś się tutaj gdzieś w jakiś sposób iść naprzód. Dlatego anioły są przy tobie i chcą ci dodać właśnie odwagi, udzielić ci pociechy w tym wszystkim, przez co przechodzisz, tak? Pamiętaj o tym, że nie ma powodu, żeby się jakoś śpieszyć, tak? Na tą chwilę to jest taki czas właśnie inkubacji, kiedy natura pozwala wszystkiemu rosnąć w naturalnym rytmie. Także bądź pewny, tak? Czy pewna, że zmiany w twoim życiu nastąpią dokładnie w tym momencie, kiedy będziesz na to gotów, tak? W tej chwili bądź pewny, że Bóg i aniołowie czuwają nad tobą i że jesteś bezpieczny i naprawdę kochany. Gratuluję ci wejścia właśnie w twój nowy etap twojego życia. Także jesteś... Oj, wybaczcie, bo aż tutaj zatrzęsło. Jesteś na odpowiedniej drodze, idziesz w dobrym kierunku. Także zaufaj po prostu sobie. Zaufaj, że dzieje się dokładnie to, co się powinno dziać. Jakie wskazówki dla naszego raczka? Zmiana diety. Zmiana diety, kochani. Odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie, tak? Także zmiana diety tutaj może być bardzo ważna. Być może chodziło właśnie też tutaj o ten balans, o tą równowagę. A raz spójrzcie, komu powinieneś wybaczyć, tak? Gdy uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak twoje marzenia zaczynają się spełniać. Także jest tutaj konkretna sprawa, tak, do przebaczenia. Wiedz o tym, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane, kiedy uwolnisz się od właśnie takiej niemożności wybaczania, tak? Bardzo możliwe, że czujesz, że masz prawo właśnie do gniewu, ale pamiętaj o tym, że prawda jest taka, że uraza, jaką czujesz, tylko i wyłącznie ciebie rani. Złość, jaką w sobie nosisz, blokuje twoje najgłębsze pragnienia. Wyjdź na powietrze i poproś anioły, Boga, tak, duchy natury, żeby oczyściły twój umysł, ciało, twoje emocje z niskich energii. Decyzja o oczyszczeniu się ze starego gniewu i rozgoryczenia przyniesie ci olbrzymie korzyści.
Także wybacz sobie i uwolnij się od takiego toksycznego poczucia winy. Przestań osądzać siebie i innych. I przestań też postrzegać siebie jako ofiarę, tak? Uwierz w to, że jesteś silny, że wszystko zadziewa się dla ciebie, tak? Skoncentruj się na teraźniejszości, a nie na przeszłości. Wyciągnij lekcje i idź do przodu, nie rozpamiętując po prostu tego, co było i miało konkretne zadanie w twoim życiu, ale to miało być twoją lekcją, a nie twoją karą na resztę życia, tak? Także weź to, co jest dla ciebie lekcją i idź do przodu z tym, tak? Z tym właśnie doświadczeniem. Oraz ta zmiana diety, tak? Czyli odżywiaj się lepiej, udoskonalisz swoje życie. To ma ogromny związek właśnie z prośbą o pomoc w twoim życiu, tak? Być może wzbudzenie jakiegoś daru w tobie, tak? Już od jakiegoś czasu prawdopodobnie anioły starając się powiedzieć, że twój metabolizm jest bardzo wrażliwy i powinieneś uważać, może zmienić dietę troszeczkę na zdrowszą, tak? Jednak być może nie słyszałeś lub też nie posłuchałeś gdzieś tam tej rady, tak? I tutaj anioły podsuwają ci teraz właśnie taką wiadomość dla ciebie, tak? Żeby dotrzeć właśnie do siebie, do swojego wnętrza, żeby zrozumieć, co faktycznie należy dla siebie zrobić. I że dzięki zmianie diety właśnie na zdrowszą uzdrowisz także inne obszary swojego życia. Nie tylko i wyłącznie cielesne, zdrowotne, tak? Ale też inne. Także możesz tutaj się skonsultować właśnie z jakimś specjalistą odżywienia, albo możesz na przykład postarać się oczyścić swój organizm z toksyn, przestać pić alkohol lub stosować jakieś inne używki, zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować ze swojej diety właśnie chemię i żywność taką wysoko przetworzoną. Postarać się może jeść troszeczkę lżej, tak? Mniej mięsa, więcej właśnie pokarmów roślinnych, być może rzucić palenie, czy po prostu unikać chemikaliów jakichś przemysłowych, tak? Czy tych, które są zawarte chociażby w domowych środkach czyszczących, tak? Jest to takie przesłanie dla ciebie, że jesteś w tej chwili bardziej wrażliwy czy wrażliwa i należy po prostu uważać na siebie, na swoją energię. Jakie wskazówki jeszcze tutaj dla naszego raczka? Nauczyciel. Pięknie. Dobrze, kochani. Tutaj wam już mówię, co dokładnie nam mówi ta karta. Ta karta dotyczy uczenia się i nauczania. Wiele zdobyłeś poprzez swoje doświadczenia i kontakty międzyludzkie. I teraz nadszedł czas, żeby przekazać tą wiedzę innym. Twoja obecna sytuacja przynosi możliwości wzrostu duchowego i daje ci ważne życiowe lekcje. Gdy tylko je zrozumiesz i zaakceptujesz, stare wzorce znikną i zostaną zastąpione przez wspaniałe nowe doświadczenia. A więc ta osoba lub sytuacja daje ci właśnie ważne życiowe lekcje. Zapytaj siebie, jakie błogosławieństwo ci przyniosła. Wiedz o tym, że twoje życiowe cele wiążą się z nauczaniem i wybacz twojemu dawnemu nauczycielowi. Wskazane jest, byś uczył innych. Tak? Pięknie, kochani. Cudowne wskazówki. Zobaczmy, co mają tutaj dla was jeszcze przewodnictwo bogi. Nie za dużo? Dobrze, weźmiemy tylko te, które są odkryte. No to znaczy, że miały być. Święte miejsce, tak? Czyli stwórz własne sanktuarium modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, by nawiązać kontakt z Bogiem. A więc to takie nawołanie do was o modlitwę. Być może pójść do kościoła, do jakiejś kapliczki, pomodlić się, tak? Pójść w jakieś miejsce, którym się wyciszycie, tak? Po prostu nawiązać bliższy kontakt z Bogiem. Oraz zielona tara, powierzanie obowiązków, proś innych, jak również swoje anioły o pomoc, zamiast próbować zrobić wszystko samemu, tak? Także to też może mówić właśnie o tym balansie, który tutaj jest potrzebny w waszym życiu, tak? Dobrze, czy jest coś jeszcze dla naszych raczków od przewodnictwa Bogi? Jest jeszcze jedna karta. A więc akweny wodne. Spędzaj czas w pobliżu wody.
Na przykład nad jeziorem, rzeką, oceanem, aby nabrać sił, tak? Czyli tutaj, gdzie tak mówiłam o tym świętym miejscu, też o tym może mówić, może właśnie nad jakimś strumieniem, wodospadem, rzeczką, jeziorem, gdziekolwiek jesteście w stanie siąść, wyciszyć się, uspokoić, zajrzeć głębiej w swoje myśli, to jest dobre miejsce dla Was, aby tam się znaleźć, tak? Dobrze, kochani, zobaczmy, co ma dla Was Archanioł Michał. Spójrzcie, Bóg ma władzę, tak? Bóg ma władzę, czyli nic na siłę, kochani. Pamiętajcie o tym, że Bóg koniec końców kieruje, steruje wszystkim i ma władzę ostateczną, tak? Więc jeśli coś w Waszym życiu idzie ciężko, idzie źle, pamiętajcie o tym, że zawsze się możecie zwrócić do Boga, pomodlić, poprosić o wsparcie, o siłę, tak? Pamiętajcie, że koniec końców on podejmuje decyzje i on trzyma pieczę nad wszystkim, tak? Napisz o swoich myślach i uczuciach. A więc bardzo możliwe, że aby odpuścić tą sprawę, która gdzieś tutaj Was trzyma w przeszłości, te boleści z przeszłości, tak? Może to być znak, że jest to dla Was takim zaleceniem, zachęceniem, aby wziąć po prostu kartkę papieru, długopis, siąść i pisać. Pisać wszystko to, co przyjdzie Wam do głowy, wszelkie myśli i uczucia, bez cenzury, tak? Wszystko to, co myślicie, co czujecie, co chcielibyście powiedzieć danej osobie, czy co chcielibyście wyrazić na temat danej sytuacji, pozwolić sobie poczuć tą sytuację w głębi, w pełni, tak? Poczuć obydwie strony tego, zrozumieć. I na koniec, kochani, jak napiszecie taki list, spalić go, odpuścić, puścić go po prostu w przestrzeń, puścić go w energię i puścić odpuścić cały żal i ciężar, który gdzieś tam na Was spoczywał w związku z daną sytuacją, tak? Oraz spójrzcie, modlitwa pomoże w tej sytuacji, tak? Tak jak to powiedziałam, Bóg ma władzę, modlitwa pomoże w tej sytuacji, kochani. Wystarczy, że po prostu otworzycie się na odpuszczenie tego, co gdzieś tam w Was ma ciężką energię, ciężką moc, coś, co trzyma Was gdzieś tam silnie w przekonaniu, że życie jest złe, że życie jest niedobrze, że ludzie są nie okej i tak dalej, tak? Postarajcie się po prostu zaufać, poprosić Boga o pomoc, o wsparcie, On Wam pomoże. Modlitwa naprawdę pomoże. Musicie oczywiście też uwierzyć w to i zaufać, tak? Wyrocznie gwiezdnych ziaren. Jaka to wskazówka dla naszego raczka? Wyrocznie gwiezdnych ziaren. Głębokie uzdrawianie komórkowe. Energia Arktusa. Fizyczne i emocjonalne uzdrowienie. Widzicie, kochani, tu jest cały czas mowa o uzdrowieniu. Czegoś z przeszłości. Coś, co się zadziało dla Was, kochani. A więc głębokie uzdrowienie komórkowe. Twoje ciało wie, jak się uleczyć. Uzdrowienie to Twój naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może odzwierciedlać wytrącenie z równowagi świata. Zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jeśli trapi Cię tajemnica lub przewlekła choroba, nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłeś coś źle. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zorientować się, co jest dobre dla naszego zdrowia. Jeśli ta karta odnalazła drogę do Ciebie, zostajesz wezwany, żeby skupić się na swoim uzdrawianiu w praktyczny sposób. Żeby pozwolić sobie postawić na swoje zdrowie, i postawić je na pierwszym miejscu, żeby być dobrym i delikatnym dla Twojego cudownego ciała, by dać sobie niezbędne zakotwiczenie i opiekę, żeby zadbać przede wszystkim o swoje ciało, by pielęgnować siebie tak, jak się pielęgnuje nowonarodzone dziecko, by traktować się z czułością. Może zostajesz wezwany, by poprawić funkcjonowanie swojego ciała bądź stan emocjonalny, żeby wezwać drużynę pomocników, którzy wesprą Cię w pokonywaniu wszelkich emocjonalnych wyzwań, na jakie możesz się natknąć. Arkturianie to grupa galaktycznych istot, które do perfekcji opanowały sztukę głębokiego uzdrawiania komórkowego i emocjonalnego.
Oni chcą, żebyś wiedział, że jest możliwe, abyś czuł się pełen życia i miał się dobrze w swoim ciele. By twoje komórki znów tętniły radością życia. Byś odnalazł spokój ducha i zadowolenie. Byś uzyskał ukojenie układu nerwowego oraz wyciszenie serca. A więc teraz zamknij oczy. Umieść lewą rękę na portalu swojego serca. I wyszepcz po mnie następujące słowa. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Najlepiej powtórzyć to 3 razy, tak? W taki sposób najlepiej działają wszelkie afirmacje, tak? Także wczuj się w to, daj sobie tą energię, wyślij to niebieskie światło do swojego serca i powtarzaj te słowa. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. I odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Zaufaj, tak? Zaufaj i pozwól sobie po prostu na ten proces. Dobrze, kochani. Oraz na koniec, tak? To, co lubicie najbardziej. Pytania i odpowiedzi. Więc jeśli podczas tego czytania pojawiło się jakieś pytanie, tak? Na które chcielibyście znać odpowiedź. W tej chwili jest idealny moment, aby zadać to pytanie, tak? A ja już poproszę właśnie tutaj o anielską odpowiedź na wasze pytanie. Poprosimy o 3 karty. 1. Istnieje coś lepszego. 2. W przeciągu kilku miesięcy. Oraz 3. Polepszenie. Widzicie? Istnieje coś lepszego. Pojawi się w przeciągu kilku miesięcy, dzięki czemu nastąpi polepszenie. Dziękuję Wam pięknie, kochani, za dziś. Dziękuję Wam za dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że te wskazówki tutaj w jakiś sposób Wam pomogą. Jeśli coś z Wami rezonowało, bardzo Was zachęcam do pozostawienia lajka. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, to również zachęcam Was do subskrypcji oraz jeśli znacie jakieś osoby, które również mogłyby skorzystać z tych naszych podpowiedzi tutaj anielskich, wskazówek, jak najbardziej zachęcam Was do podzielenia się z innymi właśnie tym kanałem, udostępnienia go innym, abyśmy w jeszcze większym gronie tutaj się spotykali i ulepszali tą naszą codzienność. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam samych wspaniałości. Pa!